Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Duch i dzisiaj mamy drugą turę player pików. Dlaczego? Dlatego, że mi się strasznie spodobały pierwsze piki, byłem naprawdę z nich zadowolony, więc stwierdziłem, że można nagrać sobie drugą odsłonę tych zmagań. Naprawdę nie liczę na nic wielkiego, aczkolwiek po pierwszej turze 20 player pików, no, apetyt wzrósł, jest naprawdę, naprawdę fajnie, naprawdę ciekawe. Ciekawe są te player piki, sypie na pewno lepiej, także no, zobaczymy, czy uda się coś ciekawego trafić. No tam był Future Stars, tam był Kevin De Bruyne, także było ciekawie, także startujemy i zobaczymy, co uda nam się trafić. No to co, na początku od pierwszego zaczynamy, tak jak i przedtem, tak jak i teraz. I mamy Hugo Lurisa. Pięknie, na dzień dobry. 87. Jedziemy sobie co drugi. W zasadzie tak mi się fajnie otwierało. Tutaj weźmiemy sobie Kosticia. Jedziemy dalej. N'Golo Kante. Piękny traf. Takim tokiem idziemy, to Francuz, no to Mbappé. Paul Lopez. Tak jest. Szukamy dalej, szukamy. Gianluigi Donnarumma. I Süle. Otworzyliśmy 6 player picków. Co jest najfajniejsze w tym wszystkim? 83 dwa razy. To jest najsłabszy. 84, 85, 87 i 88. Czyli naprawdę, naprawdę jest ciekawie. Przechodzimy do drugiej tury. Tu mamy jeszcze Papu Gomeza, którego gdzieś muszę wykorzystać. I mamy Artura, 84. Jedziemy dalej. Dele Alli. Cóż tam nam się kryje pod kolejnym? Może być Perisic. I? Pizzi. Bardzo dobrze. Teraz sobie skończmy tą stronę. Na razie 82 nam jedno wpadło. Zeszliśmy teraz niżej, ale może się odbijemy. Zobaczmy. Posiadany, ale Portu nie jest posiadany, także weźmiemy Portu. No coś teraz nas opuściło trochę, to szczęście, ale już do nas wraca Debussy albo Skriniar. Weźmy sobie Skriniar, po prostu ma większą ocenę osobistą. Większy overall. I tu Bauman. No tutaj 85, 84, tu troszkę słabiej. Ta strona nam ładnie dała. Zostało nam 6 player picków do końca. Będzie jeszcze jakiś boom. Korea. No, jedno boom chociaż. Pinford, weźmiemy go. Ma wysoką ocenę osobistą. Może to zachęci jakieś ciekawsze karty jeszcze. Ua, albo i nie. No zostało nam 3 player piki. Zobaczmy. Eden Hazard. Tak jest. 88. Pięknie. 2 razy 88 już mamy. Pięknie, pięknie, pięknie. I soczek. O, a jego to sobie akurat chciałem sprawdzić. Także on się nam na pewno przyda. I ostatni strzał. Zobaczmy. Ezil czy Kepa? No weźmy Kepę. Tak prezentuje się moje 20 player picków. Tutaj Skriniar i Pizzi. O, Papu jest z innego tego. Ale tutaj mamy ciekawie, mamy soczka 40 tysięcy.
Donnarumę. No z 20 tysięcy. Hazard 60. N'Golo Kanté, no 200. Prawie 200 tysięcy za samego N'Golo Kanté. No Bedford to będzie w Quixel, chociaż troszeczkę więcej. I Hugo Lloris 40 koła. No to powiem wam grubo. Naprawdę, jak za pierwszą turą opłacało mi się to robić, także za drugą turą to samo. Także naprawdę jest naprawdę petarda. Petarda. Świetne są te piki. Gdy 20 player pików jest ci za mało, to robimy kolejne 10. Ha, tak mi się strasznie spodobały te player piki, że postanowiłem sobie zrobić jeszcze 10. Czyli łącznie 20 na tamtym odcinku, 30 na tym i dodatkowo jeszcze będzie paczka dwóch piłkarzy 85+. Także zacieramy rączki, kolejna dziesiątka przed nami. Ale mi się spodobały te player piki. Może teraz od ostatniego zaczniemy. A co? A co jednak nie, ale Florenciego sobie weźmiemy. Taki zdziwiony jest trochę. Jednak pierwszy zawsze był najlepszy, także zobaczmy pierwszego. Thiago Silva 85, bardzo dobrze. I trzeci player pick. Alanik. Idziemy w ligę angielską. Fekir. Już nie spodziewam się naprawdę, że będą jakieś specjalne karty. Bo już chyba mój limit został wyczerpany. Tak jest! Bang, 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 bang! Jednak nie. Jeszcze nie został wyczerpany. Pięknie. Piękna karta. Fajnie. Jednak mój... Moje szczęście, że nie zostało wyczerpane. Także jest całkiem fajnie. Jaki Williams. I wracamy do początku. Dwie 85, w tym jedna karta specjalna. Kolejna 85. Na 10 player pików przynajmniej mam już 3 85. Elegancko. I zostało nam 2. I to już będzie chyba naprawdę tyle. Chociaż, jak to mówią, nigdy nie mów nigdy. I ostatni player pick. Zobaczmy. O, już. Na 10 player picków, jedna karta specjalna, dwie 3,8 i dwie 85. Świetne. 81 do wyboru, dwie 81 tylko. Ten mało warty, no ale karta specjalna jest? Jest. To przechodzimy teraz do sklepu. I tu na samo zakończenie mamy dwóch rzadkich piłkarzy 85+. Także zobaczmy, czy będzie walkout. Bo się zdarzały takie paczki, że nie było. Jest walkout. Ale flary zwykłe. Flaga. Oblak. Oblak albo Handanowicz. Handanowicz. 88. No w tamtym lepiej sypło. Ale zobaczmy, kto będzie drugi? Ciro Immobile. Ale wysoki overall. Na pewno do czegoś nam się przyda. Także dzięki za oglądanie. Polecam i do następnego. Cześć!